I oczywiście wiadomo, było to powiedziane w emocjach, ale gdzieś wokół tego pojawia się to pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że PiS dokonuje zamachu na edukację, próbując zmienić tak program nauczania, żeby on ukształtował jakiegoś takiego jęczara tej informacji. Że to, ja bym zaczął od tego, że jestem granicznie wręcz nieufny co do obietnic Prawa i Sprawiedliwości w temacie konsultacji społecznych o reformie edukacji, ponieważ już raz Prawo i Sprawiedliwość obiecywało konsultacje społeczne. Skończyło się to tak, że zabrano fundusze Fundacji Inicjatyw Edukacyjnych, które miały te konsultacje przeprowadzić. Przekazano je fundacji związanej z państwem albanowskimi i nic później o tych konsultacjach już nie usłyszeliśmy. No, to był jednak dosyć skandaliczny przypadek tego, jak można ideę konsultacji społecznych potraktować gorzej nawet niż Platforma w Warszawie. Więc jeżeli słyszę dziś zapowiedzi o tym, że będą konsultacje i to już po tym, jak reformę przemyślano, wprowadzono, minister Zalewska powiedziała, że jest to wyśmienita reforma, której ona będzie bronić do ostatniego tchu, to nie wiem, czemu takie konsultacje społeczne miałyby służyć, szczególnie w obliczu tego, że raz się one już nie odbyły. No, wola Prawa i Sprawiedliwości co do dyskusji z środowiskiem nauczycielskim i rodzicielskim jest w moim przekonaniu bardzo ograniczona, a jeszcze bardziej ograniczona jest zdolność tej partii do wysłuchania postulatów rodzicielskich i nauczycielskich. Ale czy to oznacza, przepraszam, że Prawo i Sprawiedliwość chce zbudować sobie jakiegoś takiego, no, że chce traktować program nauczania jako rodzaj agitacji? No, możemy wziąć przesłanki z polityki kulturalnej i dotacyjnej Prawa i Sprawiedliwości z poprzedniej kadencji, sprzed 10 lat i z tej. Dotychczas widzimy, że największym uznaniem Prawa i Sprawiedliwości na polu edukacji kulturalnej i inicjatyw obywatelskich cieszą się te związane z narodową koncepcją patriotyzmu, religią i podejściem, nazwijmy to, militarnym do historii. Jest to, co wnosi? Wnoszę po tym, w jaki sposób ministerstwa rządu Prawa i Sprawiedliwości podeszły na przykład do organizacji Światowych Dni Młodzieży, jakiego rodzaju inicjatywy podeszły. No to inicjatywa ministra Bacierewicza, żeby odgrywać wysokim kosztem bitwę pod Wiedniem jako taką multimedialną lekcję historii dla pielgrzymów z całego świata. Ale ja tu mówię o szeregu rzeczy. No, mówię o polityce do finansowania pism kulturalnych przez Prawo i Sprawiedliwość, z którego odpadł szereg pism w istocie kulturalnych, a dofinansowane zostały te zajmujące się w pierwszym szeregu ideami religijnymi, metafizycznymi. No to jest jedna rzecz. Program Patriotyzm Jutra, który był taką nadzieją poprzedniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj funkcjonuje w jakimś takim szczątkowym kształcie, o ile wcale, i tak dalej, i tak dalej. Stąd mamy szereg przesłanek, które mówią, że podejście Prawa i Sprawiedliwości do edukacji, do inicjatyw kulturalnych, do kształtowania jakiegoś myślenia o wspólnocie jest jednak bardzo wyrywkowe, oparte o dość jednoznacznie rozumianej martyrologicznej koncepcji historii narodu polskiego i przede wszystkim odległe od tego, jak dzisiejsza humanistyka, szczególnie w świecie cyfrowym i w świecie nowych mediów, powinna odpowiadać na problemy, z którymi mierzy się młodzież wchodząca w dorosłe. Ja był Jakub Wionek z Krytyki Politycznej. A co sądzi na ten sam temat Jacek Kuzinkiewicz z Gazety Polskiej? Po pierwsze, panu zapewne się tak wydaje, że to jest taki duży skręt. Ja mam wrażenie, że to jest po prostu przywrócenie pluralizmu, tak? No bo jednak to, co pan nazwał podejściem martyrologicznym, było wycinane przez ostatnie 8 lat, to bez dwóch zdań. Ale to mogę jakiś przykład usłyszeć na to? Na przykład już mówię, chociażby pierwszy z brzegu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce dostało 0% w konkursie. No. No, ale to można dostać 0% w konkursie, jak się nie przejdzie. No, myślę, że w każdym konkursie można dostać 0%, tak? Znaczy
ja już nie mówię o filmach chociażby, które dofinansowywano, tak? Znaczy dofinansowano Popłosie, a jakoś nigdy nie dofinansowano żadnego filmu, który by mówił chociażby o żołnierzach wyklętych. No, chyba, że pamięta pan. No tak, ale wróćmy do szkoły. Co do szkoły? Jest dla mnie oczywiste, że nawet jest dla mnie oczywiste, że to tak nie działa. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś nawet myśli, że stworzy, żeby wychowa toku edukacji wyborcę PiS-u, no to jest skrajnie naiwny albo głupi. Tak? Znaczy to jakby tego się nie da zrobić. Znaczy to jeżeli komunizm i edukacja komunistyczna próbowała zrobić... Będzie pan w niebezpieczne porównanie. Tak, znaczy nie, to może to jest... Znaczy uważam, że po prostu, że nawet takiej myśli Prawie i Sprawiedliwości nie ma, bo po prostu oni generalnie, racjonalnie oceniają, też mam wrażenie, politycy PiS. Akcenty i czy ten program będzie inny, z pewnością będzie inny, ale z drugiej strony jest też tak, no ja powiem szczerze, edukacji zajmuje się tyle, że ja już przeszedłem wszystkie szczeble, tak? I jeszcze łącznie z gimnazją. I mam wrażenie, że ciągłe mieszanie przy programach, no to jest już w ogóle jakiś absurd. Tak? Znaczy, ja nie wiem, czy elementarz polskiego, z którego uczyliły się dzieci czytać kilkadziesiąt lat temu, jest gorszy od tego, z którego uczyła się... Krytyka PiS, czy w ogóle? Nie, krytyka zmiany generalnie w programach. Może trzeba... I nie jest tak, że to nagle się stanie coś tragicznego, że ten program jest teraz podstawa zmieniana programowa. Podstawa programowa, moim zdaniem, jest zmieniana co roku. Przynajmniej ja co roku o tym słyszę i co roku się w niej coś zmienia. Mamy równe 3 minuty, panowie. To ja was w związku z tym zapytam, to czego się powinno uczyć dzieci? Jak powinna wyglądać waszym zdaniem ta podstawa programowa, skoro tak jest? Zdaniem Jakuba Dymka jest zbyt trudne przechylenie na sprawy religijne czy sprawy militarne, to okej, okay, no, ale w związku z tym co robimy? Znaczy, wydaje mi się, że... Jaki jest idealny system edukacji? Czego się powinno uczyć dzieci? Jak powinno dziecko wyglądać, tak, które kończy szkołę, powiedzmy, edukację podstawową? Tak? Myślę, że jest... Co wyrzucić, tak? Pierwszy z brzegu przykład. Najnowsze badania przeprowadzone bodajże na Princeton pokazały, że 67% uczniów szkół średnich nie umie odróżnić wiadomości fałszywej lub propagandowej od autentycznego materiału dziennikarskiego. Tak? Nie umie odróżnić reklamy od przekazu medialnego, co jest jasnym wskazaniem na to, że w dobie, w której 50% młodych Amerykanów i Amerykanek, myślę, że analogiczna jest nie większa proporcja Polski. To źle, no właśnie zmierzam do tego, że jednym z kluczowych obszarów... Ale my zmieniliśmy system edukacji poprzednio właśnie po to, żeby go zmienić do zachodniego, no upodobnić. No tyle, że na Zachodzie ten problem przynajmniej został zidentyfikowany. Tymczasem w Polsce jakby mamy poczucie, że pewien klasyczny, romantyczny korpus wiedzy jest wszystkim, co wystarczy do sprawnego poruszania się we współczesnym świecie. Tymczasem tak już dłużej nie jest. Ja myślę, że czynimy wielką krzywdę polskiej młodzieży, nie fundując jej odpowiedzialnej edukacji do tego, jak poruszać się w świecie nowych mediów i współczesnych technologii. Ja myślę, że Czy to, że będzie więcej historii nas uodporni na reklamy, czy raczej przeciw? Wiadomo, że będzie więcej. Ale myślę, że poznanie historii własnej jest korzystne. Tak? Ja w swojej edukacji nie doszedłem nigdy dalej niż do II wojny światowej, więc wydaje mi się, że nauka najnowszej historii byłaby na plus. I zmiana, i mniej o Babilończykach się uczyć. Ale jeszcze są z Bielowi stół,
Dokładnie. Myślę, że to można by zracjonalizować, tak? Znaczy, po najzwyczajniej w świecie. A co do nauczenia reakcji, no, wydaje mi się, i do dostosowywania się do świata współczesnego, ja mam wrażenie, że on się tak szybko zmienia, że szkoła na pewno za nim nie nadąży. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Przypomnę, że moi Państwa gośćmi byli dzisiaj Jakub Tymek z Krytyki Dziękuję, dobrego wieczoru. Oraz Jacek Liziniewicz, przepraszam, z Gazety Polskiej. Codziennie bardzo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Masę z cali, odstawiamy, przykrywamy ciasto i odstawiamy do rozpakowania. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja to trzej kandydaci na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wybrani na obradującym bez ustawowego kworum Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Konstytucyjnego. Zgromadzenie obradowało nie w pełnym składzie, a dziewięcioosobowym. Według początkowych, nieoficjalnych informacji do wyboru kandydatów miało nie dojść właśnie wobec braku kworum. Jednak z przesłanego po południu przez biuro prasowe Trybunału protokołu wynika, że sędziowie uznali, iż kontynuowanie obrad jest konieczne i uzasadnione, aby wypełnić ustawę zasadniczą. Ksenia Maczczak. W związku z brakiem kworum środowisko prawnicze jest już podzielone co do ważności uchwały zgromadzenia, bowiem zgodnie z ustawą o Trybunale, by zgromadzenie mogło podejmować uchwały, obecnych musi być 10 sędziów, ponieważ nie było, jak mówi wybrany w tej kadencji Sejmu, choć nie orzekający sędzia Mariusz Muszyński. Zgromadzenie w ogóle nie było uprawnione do przyjęcia żadnej uchwały. To, co oni dzisiaj zrobili, to jest nie tylko świstek papieru, ale to jest jawne łamanie prawa, zresztą nie papier. Ale prezes Trybunału Andrzej Rzepliński przekonuje, że o żadnym łamaniu prawa mowy być nie może. Mimo nieobecności sędziów Piotra Pszczółkowskiego, Julii Przyłęckiej i Zbigniewa Jędrzejewskiego. Sędziowie odmówili, bojkotowali posiedzenie. Rozumiem, że są chorzy, ale nie przedstawili. Zwolnili tak. Dlatego prezes Rzepliński liczy, że prezydent spośród trzech kandydatów wybierze przyszłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. A co tak naprawdę zrobi prezydent, tego nie wiadomo. Dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Makierowski na razie poinformował jedynie, że Andrzej Duda przyjrzy się uchwale Zgromadzenia Ogólnego Trybunału. Ksenia Maczczak, Polskie Radio. Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny, zgodził się na propozycję polskiego rządu, by województwo mazowieckie podzielić na dwie jednostki statystyczne. Gdyby do takiej zmiany nie doszło, region byłby zbyt bogaty, by móc liczyć na znaczną pomoc finansową z Unii Europejskiej po 2020 roku. Z wnioskiem w tej sprawie, przygotowywanym z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Polska wystąpiła w lutym tego roku. Województwo mazowieckie będzie podzielone na Warszawę jako stolicę z 9 powiatami ją okalającymi oraz pozostałą część regionu, tak zwany NUTS 2. Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński ocenia, że jest to korzystne z punktu widzenia polityki regionalnej. Jest to dla nas o tyle ważne wydarzenie, bo ono sprawi, że w przyszłej perspektywie finansowej będziemy mogli więcej środków unijnych uzyskać dla Polski, no i z tym oczywiście dla Mazowsza, a z drugiej strony uważamy, że będzie nam lepiej prowadzić politykę regionalną ze względu na duże dysproporcje, które w tej chwili istnieją pomiędzy tymi dwoma już w tej chwili nutsami drugimi. Zmiany zaczną obowiązywać od 2018 roku, dotyczą wszystkich państw członkowskich. W odniesieniu do podziału funduszy europejskich będą miały zastosowanie od kolejnej perspektywy budżetowej po 2020 roku. Władze niemieckich linii lotniczych Lufthansa przedstawiły strajkującym pilotom nową propozycję rozwiązania sporu. Na razie nie wiadomo, czy zostanie przyjęta. Tymczasem inni pracownicy Lufthansy domagają się od pilotów zakończenia uciążliwego dla pasażerów protestu. Z Berlina Wojciech Szymański. Strajkujący piloci zorganizowali dziś manifestację na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Nieopodal odbyła się jednak kontrmanifestacja zorganizowana przez personel naziemny Lufthansy, który oskarża pilotów o prowadzenie strajku wyniszczającego firmę. Z powodu protestu
protestu pilotów linia musiała odwołać blisko 900 dzisiejszych lotów. Podobnie było wczoraj. W ubiegłym tygodniu strajk doprowadził do odwołania 2800 połączeń. Straty Lufthansa liczone są w dziesiątkach milionów euro. Do tego dochodzą trudne do oszacowania straty wizerunkowe. Jak dotąd nie ma informacji o przedłużeniu strajku. Jutro samoloty Lufthansa powinny już latać normalnie. Bez formalnego porozumienia między stronami sporu nie można jednak wykluczyć kolejnych protestów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Donald Trump zapowiedział, że aby uniknąć konfliktu interesów, całkowicie wycofa się z działalności biznesowej. Amerykański prezydent elekt poinformował, że w przyszłym miesiącu przedstawi szczegóły swojej decyzji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump napisał na Twitterze, że choć prawo nie nakazuje mu tego, ma poczucie, iż jako prezydent powinien unikać konfliktu interesów. Miliarder poinformował, że 15 grudnia wraz ze swoją rodziną wystąpi na konferencji prasowej w Nowym Jorku, podczas której przedstawi, w jaki sposób wycofa się ze swego biznesowego imperium. Przygotowywane są dokumenty, które wyeliminują mnie całkowicie z działalności biznesowej. Prezydentura jest znacznie ważniejszym zadaniem, podkreślił prezydent elekt. Pytanie o potencjalny konflikt interesów ciąży nad Donaldem Trumpem od zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Wielu ekspertów podkreślało, że podejmowane przez niego decyzje jako prezydenta nieuchronnie będą nieść skutki dla jego firm nieruchomości na całym świecie. Zwracali uwagę, że konfliktu interesów nie rozwiąże zwykłe przekazanie udziałów członkom rodziny. Ostrzegali też przed sytuacją, w której zagraniczne delegacje będą na przykład mieszkać w waszyngtońskim hotelu Donalda Trumpa, by zyskać jego przychylność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. Dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie także śniegu. W rejonach podgórskich i w górach opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura od zera na Suwalszczyźnie i w górach do 8 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach. Porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po czwartej. Od przyszłego roku kwota wolna od podatku wzrośnie o 100%, z 3091 zł do 6600. Prezydent wkrótce po przyjęciu przez Sejm poprawek do ustawy wprowadzającej nowe rozwiązania podpisał je. PiS mówi o spełnianiu wyborczych obietnic. Opozycja o nieodpowiedzialnym gospodarowaniu budżetem. O nowej wyższej kwocie wolnej. Reporter Polskiego Radia 24, Lucjan Olszówka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Senackie poprawki zostały przyjęte wczoraj, kilka chwil po północy. Sejmowe głosowanie odbyło się kilka chwil po 14, a informacja o prezydenckim podpisie pojawiła się tuż przed godziną 17. To ekspresowe tempo było konieczne, bo autorzy ustawy chcieliby, by kwota wolna obowiązywała już od przyszłego roku. Aby tak się stało, ustawa musiała być opublikowana do końca listopada. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, osoby zarabiające mniej niż równo 6600 zł będą całkowicie zwolnione z podatku. Ci, którzy zarabiają do 11 tysięcy, zapłacą podatek jedynie od sumy przekraczającej kwotę wolną. Do 85 tysięcy złotych rocznie przychodów kwota wolna nie zmieni się. Najbogatszych, tych, których roczny przychód jest na poziomie wyższym niż 127 tysięcy złotych, kwota wolna w ogóle nie będzie obowiązywać. Resort finansów obliczył, że zmiana będzie kosztować budżet państwa około 1 miliard złotych. Mówił o tym szef Sejmowej Komisji Finansów Jacek Sasin. Jak zostaliśmy poinformowani przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów, poprawki przyjęte przez Senat i przedłożone Sejmowi do uchwalenia oznaczają ubytek w sektorze finansów publicznych, czyli w dochodach państwa, nie tylko tym, co jest budżetem państwa, ale również w tej części dochodów, które są w podatku PIT, które są kierowane do samorządów na poziomie około 1 miliarda złotych. Tyle pieniędzy zostanie w kieszeniach podatników. Najbiedniejsi podatnicy skorzystają na tej propozycji. To dziwna, ustawi jest opozycja. Zarzucała parlamentarnej większości nieodpowiedzialne wobec budżetu wydatki. Mówiła o tym posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska. Nie da się zarządzać państwem. Dzisiaj mamy taki budżet, który już ledwo trzyma się prawa i lewa strona, czyli wydatki i dochody. Mamy przeszacowane wpływy z uszczelnienia, których rząd nie pokazał konkretnych źródeł. Mamy miliard złotych podatku handlowego, który został zawieszony do końca roku i teraz kolejny miliard złotych, który nam z tego budżetu wypływa. Bez wskazania, kogo tak naprawdę z drugiej strony ten miliard odciążył. Tuż przed głosowaniem poprawek do zapisów zawartych w rozwiązaniach przekonywał Sylwester Tułajów. Przedstawione regulacje mają ulżyć osobom, które często żyją na granicy egzystencji.
Chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość, chcemy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, by podatki były sprawiedliwe, by podatki nie uderzały w najbiedniejszych. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł to nasza obietnica wyborcza, do której w ciągu kolejnych lat będziemy dążyć. Dziś, po roku naszych rządów, podwyższamy tę kwotę do kwoty 6600 zł. Tych argumentów opozycja nie dała się przekonać. Przytaczała swój argument na powód Teruży, kwota wolna wyższa niż dotychczas w należącej do KGHM. Aleksandra Leszczyna z Platformy oceniała takie rozwiązanie mówiące o zarobkach przekraczających 6,5 tysiąca rocznie. Podnik bowiem Richtera, która choć twierdzi, że tam nadal trwa. Na Dolny Śląsk udała się pani premier Beata Szydło, też wyrazy współczucia. Na rodzinę zabitych górników wyraził prezydent Andrzej Duda. I zanim może pana poproszę o wypowiedź, o komentarz, może głos pana prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam państwa bardzo serdecznie. Jestem przekonany, że rząd na czele z panią premier, ja także jako prezydent Rzeczypospolitej dołożę wszystkich starań, żeby ta opieka nad rodzinami była jak najlepsza. Mam nadzieję, że ci, którzy cały czas jeszcze znajdują się w kopalni, zostaną uratowani. Nie mam żadnych wątpliwości, że ich koledzy, którzy kontynuują w tej chwili akcję ratowniczą, dołożą wszelkie starania, ich życie zostało uratowane. Mam nadzieję, że tragizm tego wypadku, do którego wczoraj doszło, się nie pokłada. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, informacja sprzed 13, niżej 4 górnik, bo pan prezydent mówił o 3. Ratownicy dotarli do kolejnej ofiary tragedii. Górnik miał 24 lata. Zespół ratowniczy próbuje dotrzeć do 4 pozostających pod ziemią górników. Zastanowimy się, to jest ogromna tragedia i to są wyrazy współczucia dla wszystkich rodzin. To jest rzeczywiście to jest ważne, to co pan prezydent mówi. Pani premier tam udała się, żeby tym ludziom pomóc. To jest ogromna trauma. Artysta, aby opowiedzieć tę niezwykle drastyczną historię i czy te środki, które płyną, są uzasadnione. Goście, psycholożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, pani Maria Zapolska-Bornia, dobry wieczór, oraz krytyk filmowy Konrad Zalewski. A audycji usłucham państwo także wypowiedzi reżysera filmu Bartosza Kowalskiego. No jeszcze może tytułem wstępu, o czym to jest. No Klaus Żabowski jest opowieść życia nastolatków, którzy dopuszczają się okrutnych zbrodni wobec ślepego dziecka. A podobna historia, który sprawcami byli dziesięciolatkowie, a od dwulatek był ofiarą, zdarzyła się w Anglii w 1998 roku. Natomiast reżyser umieścił akcję tego filmu w małym polskim mieście. To jest koniec roku szkolnego i dla dwunastoletniej Beatrysi jest to ostatnia szansa, aby wyjawić kolegę z klasy, że jest w nim zakochana. Organizuje takie spotkanie z tym chłopcem. No ale na trudnej rozmowie dochodzi do takich pierwszych przejawów przemocy ze strony właśnie tego 12-latka i jego kolegi, a potem dochodzi do jeszcze bardziej drastycznych, wręcz no, przerażających wydarzeń. To może posłuchajmy właśnie w tym momencie. Więc należy szczęście górniczego życzyć również tym ratownikom, no i tego, żeby jednak są odcięci górników wydobyli, żeby pomogli wyjść żywym górnikom. No właśnie w zeszłym roku, bo ten jeszcze nie jest do końca prawda, oceniany przez Urząd Górniczy, było 19 przypadków, no, liczba poszkodowanych, ale tych, którzy też zginęli, czy śmiertelny, tak. I pierwszy z nich to był właśnie w KGHM Polska Miedź S.A. w Rudnej w styczniu. Jeden z górników jakoś tam został pochwycony przez, bo to są ich szczegóły i treści. Ale no właśnie, bo jakie wysiłki należałoby podjąć, bo nie wszystko jest, można powiedzieć, uzależnione od człowieka. Czasem błąd ludzki, a czasem no to, co przyroda. Tak, ale najpierw jeszcze reżysera opowieści o
człowieka. Wybuch metanu bardzo często jest zależny od człowieka i tutaj człowiek może to opanować, ale to, co stało się na Rudnej, na tyle co wiem oczywiście, bo przecież jestem tam na miejscu, no to są zdarzenia, które też są nieprzewidywalne, bo nam się wydaje, że jeśli prowadzimy wstrząsową gospodarkę, to wiadomo, no to odprężenia robimy i tak dalej, no używanie języka takiego, że tam w ulicy używają, a tylko mówiąc chodzi o to, żeby zabezpieczyć się właśnie przed takimi tąpaniami, jak my to nazywamy, ale nie wszystko to jest możliwe, nie zawsze będzie ten trop tak, jakbyśmy chcieli, to jest no Boża łaska, jeśli w górnictwie człowiek przeżyje całe swoje życie, no tak to jest, taka jest nasza praca, nic tego nie zmieni, nawet najlepsze środki, właśnie w takim momencie, jak tam były, wczesnego ostrzegania, nic tutaj nie pomogło, to jest siła przyrody. To na to rzadko kiedy można poradzić. Wydaje się czasami ludziom tak po ludzku, że są w stanie nad przyrodą zapanować. To niestety jest tylko złudzenie. My możemy ograniczyć wątpienie takich zdarzeń, ale my się tego nie ustrzeżemy. No, tak to jest. Taka jest praca górnika. Z przykrością to oczywiście mówię, że bo nie mówię tutaj o wydarzeniach, kiedy tam ludzie stoją za tym i czasami czy nie uwaga, czy też lekkomyślność, no jak to w życiu bywa, no ale z tym, co na Rudnej mamy miejsce, to z tym wydarzeniem które znam na tą chwilę, na tyle na ile ją znam, oczywiście ze środków przekazuj z łączności z moimi kolegami, no to tam człowiek niewiele mógł. No właśnie, jak to jest, bo takie wypadki wczoraj zawsze pojawiały się w kopalni miedzi, czy to tak samo niebezpieczna praca, bo te głębokości są podobne jak na kopalniach węgla kamiennego, bo na 19,8 było, jeżeli chodzi o bliską miedź. Tak. To jest tak, teraz drodzy rodzice, znaczy, że kopalnia podziemne urabianie no jest zdecydowanie różne, jeśli chodzi o węgiel kamienny, czy w ogóle o węgiel, a inne urabianie jest właśnie w kopalni, gdzie wydobywa się rudę. To jest całkiem inna technologia. Kopalnia ta konkretna Rudna jest największą kopalnią miedzi w Europie i jedną z najgłębszych. Tak. No to jest tak. To już tutaj geolodzy bardziej na ten temat mogliby się wypowiedzieć, jakie tam są skały, bo to się oczywiście bada te skały, wytrzymałość tych skał w stosunku do wytrzymałości skał, robi się odwierty i podtrzymuje się strop i my całą kopalnię kotwami, tak to nazywamy, ktoś tam w budowie, no ale nie wszystko da się po prostu przewidzieć, no w tej akurat sprawie nie da się przewidzieć, że skała wytrzyma takie, a nie inne ciśnienie. To są rzeczy dla nas jeszcze, no proszę zobaczyć, w kosmos lecimy, zdobywamy gdzie jakieś tam obce planety, daleko miliony kilometrów od Ziemi, aż takimi rzeczami sobie nie damy rady. No tak to jest z przyrodą, do przyrody i do pracy z przyrodą trzeba mieć szacunek, nie tylko w górnictwie, ale w ogóle wtedy, kiedy pracuje się z przyrodą, trzeba mieć szacunek, a z drugiej strony zawsze się liczyć z tym. I dlatego górnicy zjeżdżają na dół, zawsze mówią wtedy, Boże, i Pana Boga proszą o wyjazd bezpieczny, a kiedy wyjadą, to również mówią wtedy, Boże, dziękuję Panu Bogu za przepracowaną bezpieczną dziurkę. No tak, czy one pójdą? Z przykrością to mówię, no ale to jest ten film jest adresowany. On rzeczywiście jest zrobiony bardzo pięknie i bardzo prawdziwie i jak najbardziej to jest rzeczywiście oszałamiające. Natomiast ja mam cały czas wątpliwość górnikom ostatnio, one trudno barborki. To jest ta scena, przed którą służamy w Warborcze. Powiem Państwu tak, że to nawet przykro jest składać życzenia innym górnikom i górnicy wszyscy to wiedzą i czują. Dzisiaj wielu górników, wielu kopalni, wiemy, że mamy te różne imprezy górnicze, barburkowe, odmawiają, mówią, przekładamy na inny termin, albo w ogóle rezygnujemy z uroczystości barburkowych, albo do minimum je sprowadzamy, więc to wszyscy górnicy są dzisiaj górnikami.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca za komentarz. My również pozdrawiamy serdecznie całą Brać Górniczą i to na Dolnym Śląsku i na Górnym czy w Lubelskim, bo przecież tam też kopalnie. Szczególnie pozdrawiamy rodziny tych, które straciły swoich bliskich ojców, mężów. No właśnie, ojca i wszystkich górników, bo to przecież nie tylko górnicy węgla kamiennego, ale przecież a i ludy, bo wydobywamy cynk, wydobywamy siarkę, sól, wydobywamy gaz, wydobywamy ropę naftową na platformach. Wszystkim górnikom, rodzinom życzę zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego, wszystkiego najlepszego. No i namawiam, żebyśmy się wszyscy modlili, żebyśmy nie górników, którzy wiemy, że nie żyją, modlili się za tych, którzy jeszcze są na dole, żeby można ich było pomóc, żeby dostać się, zginęli i zezwamy górników wieczny odpoczynek, radzim dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wieczny. Amen. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Z Bogiem. Naszym gościem był pan Kazimierz Grajcarek, przewodniczący sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Ja jako późno patrzę na swoje dzieci, które teraz zachodzą do pełnoletności, które zaczyna naukę w gimnazjum i jestem, możemy być przerażony, ale nie jestem przerażony, ponieważ oglądam filmy. I to w filmach polskich być może jest coś świeżego, ale mamy całe mnóstwo filmów amerykańskich, francuskich, zachodnich, gdzie ta przemoc jest codzienna. To był marsz górniczy na orkiestra Dęta Kopalni w Staszic. W Radiu Maria trwają aktualności dnia. I tam ta przemoc jest, ona jest taka w białych rękawiczkach, bym powiedziała, bo właśnie to, co łączy te dzieci i te domy, które są na powierzchni różne, ale łączy je brak relacji, brak jakby, brak rozmowy. Będę wyszli z cichy. No jest piękny, jest w własnym garażu i porozumiałam tam tych domów, jest sukcesowym domem. Natomiast tam nie ma rozmów. Ja nie wiem, czy to jest, jeśli to wstrzymał miejsca, czy nie tutaj...